Syn Achaba zostaje królem. Druga księga królewska, pierwszy rozdział od pierwszego do osiemnastego wersetu. Po śmierci Achaba na tronie Izraela zasiadł jego syn Achazjasz. Niestety nie był lepszym królem od swojego ojca, czcił Bożka Bala, którego kult sprowadziła do Izraela, jego matka. I tak jak ona, Achazjas nienawidził ludzi, którzy służyli prawdziwemu Bogu. Nowy monarcha krótko panował. Zaraz po objęciu władzy zdarzył mu się nieszczęśliwy wypadek. Wypadł przez kratę w swojej komnacie i doznał ciężkich obrażeń. Całymi dniami leżał w łóżku i cierpiał. Czy ja w ogóle wyzdrowieję? Zastanawiał się. W końcu wezwał do siebie posłańców i rozkazał im Idźcie do ziemi Filistynów i dowiedzcie się od ich Boga, czy będę kiedyś zdrowy. Chociaż w Izraelu żył jeszcze Eliasz, prawdziwy prorok Pana, Achazjasz nie zwrócił się z tym pytaniem do niego. Bóg jednak doskonale wiedział, co król zamierza zrobić. Wysłał do proroka anioła, żeby mu przekazał wiadomość. – Wstań, Eliaszu – rzekł anioł – i idź na spotkanie z królewskimi posłańcami. Powiedz im, że Achazjasz już nie wyzdrowieje. I mąż Boży postąpił tak, jak mu polecił anioł. Gdy szedł w kierunku Samarii, zobaczył posłańców Achazjasza wypełniających otrzymany rozkaz, zatrzymał ich i zapytał Czy w Izraelu nie ma już Boga, że musicie iść do obcej ziemi i pytać jakiegoś bożka, czy wasz król wyzdrowieje? Wracajcie i przekażcie mu wiadomość od pana. Król Achazjasz już nigdy nie wstanie z łóżka. To powiedziawszy, Eliasz odwrócił się i odszedł. Posłańcy byli oszołomieni i w pierwszej chwili nie wiedzieli, co mają zrobić. Postanowili, że zawrócą i powtórzą królowi, co powiedział ten dziwny człowiek. Cierpiący monarcha zdumiał się mocno, że tak szybko wrócili. – Wy tutaj? Co się stało? – nie krył zaskoczenia. – Po drodze spotkaliśmy jakiegoś dziwaka – odpowiedzieli. – Zapytał nas, czy w Izraelu nie ma już Boga. I skarcił za to, że jedziemy do obcej ziemi pytać o twoje zdrowie. Powiedział również, że nigdy nie wyzdrowiejesz, bo ufasz fałszywym bogom. Achazjasz domyślił się, że był to Eliasz i wpadł w szał, wysłał żołnierzy, by go pojmali, ale pan ochronił proroka. Jakiś czas później Eliasz sam przyszedł do pałacu, wkroczył do królewskiej komnaty. Nie bał się Achazjasza. Powtórzył mu jeszcze raz to samo, już nie wstaniesz z łóżka. Niedługo potem król zmarł, a na tronie Izraela zasiadł jego brat Joram.